Polska marka Football Talks to nie tylko piłkarze, ale też kluby. I dzisiaj naszym gościem jest dyrektor Akademii Jagiellonii Białystok, trener Rafał Matusiak. Cześć, Rafał. Witam serdecznie. Największy klub ściany wschodniej w Polsce. Zgadza się, to prawda. Jak to możliwe, że jest tylko jeden taki duży klub na ścianie wschodniej? Zastanawiam się troszeczkę, jak to możliwe. W Białymstoku sam jestem dopiero 5. rok i musiałem też trochę poznać to środowisko, ten region, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Wydaje mi się, że tutaj też dużym wpływem na to, że jest tak mało profesjonalnych ośrodków w tym regionie, jest przede wszystkim liczba ludności. To jest jedna rzecz. Ta liczba ludności ograniczona, mniejsza w stosunku do innych regionów kraju, wpływa na liczbę klubów, to wpływa wszystko na liczbę zawodników i tak dalej, więc ciężko jest tutaj w moim odczuciu znaleźć kilka ośrodków dużych, profesjonalnych na najwyższym poziomie, na poziomie ekstraklasy, gdyż po prostu region jest dosyć ubogi, mówiąc przez pryzmat po prostu liczby mieszkańców, tak, to trzeba podkreślić. Zanim zaczniemy na rozgrzewkę, chciałem Cię zapytać o Twoją wizytę na sesji ECA, bo widziałem, że byłeś w Monako i czy możesz nam zdradzić trochę kulis i Twoje ogólne wrażenie z tego wyjazdu? Tak, ostatnio byłem w Monako, zgadza się, natomiast mam już doświadczenie z kilkoma wyjazdami. Wcześniej byłem w AS Romie, w RB Lipsk, w Anderlechcie, Bruksela, w Athletic Bilbao, więc są to bardzo pożyteczne wyjazdy, gdyż spotyka się tutaj wiele klubów na różnych poziomach, możemy dyskutować, nie jesteśmy tylko i wyłącznie tutaj słuchaczami wykładów, bo oczywiście to jest jeden z podpunktów, tak? Natomiast tak świetne towarzystwo tutaj motywuje do rozmów, motywuje do analiz, przemyśleń i takie wyjazdy rzeczywiście są super, one są konieczne. Kilka klubów również tutaj w Polsce na te eventy ECA się wybiera regularnie. I to jest coś fajnego. Rzeczywiście za każdym razem, gdy wracamy do Polski, to kilka świeżych pomysłów przychodzi, wprowadzamy kilka rzeczy w życie. I to jest coś świetnego. Jeśli chodzi o AS Monaco, to jest taki najświeższy wyjazd, gdzie rzeczywiście udało nam się być. A poza tym, że to jest piękne, malownicze miejsce, naprawdę bardzo urokliwe. Ale przede wszystkim, co warte powiedzenia, to nie tylko AS Monaco tam występowało, przedstawiało swoje pomysły. Były też inne kluby, takie jak Sporting Lizbona, Dynamo Zagrzeb, więc tutaj rzeczywiście kilka rzeczy można było, z kilku rzeczy można było skorzystać. I na pewno za każdym razem, gdy wracam do kraju, to z nowym pomysłem, z świeżą, otwartą głową, zawsze staram się coś ciekawego wprowadzić. I chciałbym zapytać może od razu dość konkretnie, ale o Waszą ideę, ale szczególnie skąd się wziął pomysł przeniesienia szkolenia tej młodszych kategorii do akademii partnerskich, bo nie ukrywajmy, że jest to ruch mało popularny, ale z Waszego punktu widzenia mi się wydaje jak najbardziej słuszny. Tak, przede wszystkim to, co powiedziałem na samym początku, jakiekolwiek cele strategiczne, plany działania trzeba przede wszystkim opierać też o obszar, w jakim się funkcjonuje. Wiadomo, że ten ruch, który my wykonaliśmy, może być nie do zrealizowania. Mówię może, bo nie wiem, ale wydaje mi się, że mógłby być ciężki do zrealizowania na Śląsku, na Mazowszu czy gdzieś indziej. U nas, z racji tego, że jesteśmy rzeczywiście troszeczkę może monopolistą, tak to nazwijmy, na tym rejonie kraju, to możemy sobie po prostu pozwolić na to wszystko. Ja oczywiście uważam, że gdybyśmy mieli odpowiednie możliwości, aby też szkolić wszystkie chętne dzieci od najmłodszych kategorii wiekowych, to pewnie bym to robił, tak? Bo to też trzeba powiedzieć jasno. Na pewno, gdybym miał możliwość przyjmowania po setce dzieci do każdego rocznika, to bym to robił. Natomiast nasze ograniczenia infrastrukturalne nie pozwalają mi na to, aby wszystkie dzieci chętne zagospodarować w strukturach Jagiellonii, przez co dochodzi do sytuacji dla mnie takich
przykrych, bardzo, bardzo niefajnych, gdzie musimy podejmować gdzieś decyzję o selekcji negatywnej na etapie 6, 7, 8 czy 9 lat, co jest całkowicie dla mnie jakieś tam abstrakcyjne z punktu widzenia możliwości do identyfikacji talentu czy też potencjału, bo na tym etapie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy zawodnik piłkę będzie grał, czy zawodnik piłkę grać nie będzie. Nie Więc mówiąc już o na podstawie samej takim obserwacji. podtekście moralnym, nie? Że ciężko takim małym dzieciom takie rzeczy mówić. No i właśnie do tego wszystkiego zmierzam, tak? Dochodzi do sytuacji, w której my dziękujemy sześciolatkowi i przedstawiamy to oczywiście jego rodzicom. Rodzice w pewnym sensie muszą to przekazać też dziecku. Dochodzi często do takich małych wewnętrznych dramatów u tego dziecka, u rodzica czasami. Jest przykrość, jest taki trochę zawód. Te dzieciaki idą często do innych akademii, rozwijają się bardzo fajnie. Natomiast ci rodzice, te dzieci cały czas z pewną zadrą w sercu pozostają, tak? I często się zdarzało tak, że my później próbowaliśmy znowu z powrotem ściągnąć te dzieciaki do nas i ci rodzice no, już nie byli tacy otwarci, prawda? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, my przez takie działania też tracimy kibiców, to trzeba powiedzieć otwarcie. Jeśli ja kibicuję jakiemuś klubowi, jestem z nim zżyty i nagle dochodzi do sytuacji, że mój 6- czy 7-letni syn nie może w danym ośrodku trenować, no to dochodzi do takiego wewnętrznego konfliktu. Kurczę, dlaczego ja temu klubowi w ogóle kibicuję? Więc biorąc pod uwagę po prostu nasze ograniczenia infrastrukturalne, bo podkreślam, mamy fajny nowy ośrodek, natomiast ten ośrodek jest złożony z 2,5 boiska, z czego dla akademii jest przeznaczone tylko jedno, tak? Mamy fajne zaplecze sanitarne, mamy siłownię, salę konferencyjną i to jest super, to nam ułatwia życie. Natomiast na tym jednym boisku nie jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenia dla wszystkich chętnych. Dlatego też podjęliśmy decyzję o tym, aby nie tyle zrezygnować ze szkolenia, ale przenieść to szkolenie tych najmłodszych grup do naszych partnerów. Liczba naszych partnerów będzie teraz systematycznie rosła i pewnie za chwilkę też będziesz miał tutaj pytanie do mnie jakieś tam szersze na ten temat. Więc chcemy w tym kierunku iść. Uważamy, że już na tym etapie dziesięciolatka jesteśmy w stanie mniej więcej już coś powiedzieć na temat tego dzieciaka. Oczywiście nie do końca też jestem w stanie powiedzieć, czy dziesięciolatek będzie w przyszłości grał w piłkę. I się w ogóle nie ma co oszukiwać, że to można zrobić, bo tego zrobić po prostu nie można. Natomiast na pewno jestem w stanie zmniejszyć prawdopodobieństwo tego, że ten dziesięciolatek za rok, za dwa, za trzy, za chwilkę zostanie z akademii oddalony, tak? Więc to po prostu jest lepsze. Przede wszystkim, jeśli chodzi o akademię, to przede wszystkim tutaj zaczęliśmy od Białegostoku. To jest takie początki, które zrobiliśmy. Więc tutaj mamy trzy akademie męskie plus jedną żeńską, która też zajmuje się szkoleniem stricte kobiecym. Natomiast też w ostatnim czasie zostały zwiększone tutaj kompetencje jednego z naszych ludzi, trenera Łukasza Tupalskiego, który, że tak powiem, przychodzi teraz full time w działania scoutingowe i będzie miał pod sobą akademie partnerskie. Jego celem jest do końca tego sezonu odpowiednie zagospodarowanie Białegostoku i całego województwa podlaskiego, bo to jest dla mnie bardzo istotne, żeby całe województwo podlaskie tutaj grało do jednej bramki. My też chcemy się dzielić naszymi sukcesami. To nie jest tak, że ta współpraca tylko i wyłącznie polegać na jednostronnym kierunkowaniu dzieci. My też chcemy tutaj wspierać naszych partnerów, chcemy rozwijać naszych partnerów i w tym kierunku po prostu będziemy zmierzać. Dlatego też Łukasz Tupalski ma tutaj zadanie, aby do końca tego sezonu, podkreślam, stworzyć dużą sieć akademii partnerskich na Podlasiu. Następny sezon chcemy wejść w sąsiednie województwa i w całą Polskę. Uważamy, że jest to do zrobienia, chcemy w tym kierunku iść. W planie też jest odpowiednie zagospodarowanie krajów sąsiadujących z Polską ze strony wschodu, zagospodarowanie krajów bałtyckich. Chcemy w tym kierunku podążać, chcemy też tak budować nasz scouting. Nie było dotychczas możliwe to, żebyśmy zaczęli od razu z takim działaniem dynamicznym, gdyż musieliśmy poukładać sobie pewne inne sprawy, bardziej priorytetowe na tym etapie, bo to też nie jest tak, że
że coś się tam nam przyśni i my nagle zmieniamy kierunek działania i zaczynamy działać. Nie, to jest pewien plan, pewien proces. Realizowaliśmy inne projekty, które wymagały, że tak powiem, dopięcia. One zostały dopięte, teraz wchodzimy w kolejne. Nie ukrywam, że na dzień dzisiejszy dla mnie budowa siatki scoutingowej, rozbudowanie struktur scoutingowych plus Akademii Partnerskiej, bo to jest dla mnie jedno, jest dla mnie priorytetowe i w tym kierunku idziemy, bo dotychczas nie wyglądało też to tak, jakbym ja sobie życzył i też to o tym mówię otwarcie. Ciekawe jest to, co mówisz o krajach nadbałtyckich. Tak, wydaje mi się, że tutaj jest bardzo duży potencjał. Nasza polska piłka, nasza polska ekstraklasa jest dla wielu młodych chłopaków z tamtych regionów Europy bardzo atrakcyjnym kierunkiem. Chcemy tam wejść, chcemy też posiadać tam nasze kluby partnerskie, chcielibyśmy też mieć tam odpowiednie osoby, które będą nam ten obszar skautingowały i chcemy inwestować w największe talenty właśnie z tych regionów. Więc tak, jeśli chodzi o nadzór merytoryczny, my dajemy pewną dowolność akademiom. My oczywiście dzielimy się swoim systemem, swoim planem działania, jaki mamy. Natomiast na tym etapie jeszcze nie wymuszamy i w najbliższym czasie nie będziemy wymuszać realizacji naszych planów treningowych, gdyż zdajemy sobie też doskonale sprawę z tego, że dysponujemy też inną jakością zawodników, innymi możliwościami, więc nie chcemy pewne rzeczy narzucać i dajemy pewną dowolność. Natomiast my mamy też swoją wewnętrzną certyfikację. Mamy też akademie, które są wewnętrznie przez nas certyfikowane i w zależności od tego, na jakim poziomie dana akademia jest, my też jesteśmy w stanie takiej akademii po prostu dać troszeczkę więcej jakichś tam nawet chociażby bonusów wynikających z wychowania zawodnika, który później do nas trafia, co uważam jest też bardzo, bardzo fair. Łukasz Tupalski, o którym wspomniałem, nasz koordynator scoutingu, który tym się zajmuje i którego do którego obowiązków należy między innymi tutaj też nawiązanie tej nie tyle współpracy, ale też monitorowanie i kontrolowanie tego, co tam się dzieje w naszych akademiach partnerskich. On ma obowiązek tutaj 4 razy w roku odwiedzić akademię partnerską, porozmawiać z trenerami, przedstawić, co my robimy, jak robimy, być trochę wsparciem, być pierwszą osobą do kontaktu na linii Jagiellonia Akademia Partnerska. On też jedzie, skautuje zawodników, patrzy, jak to wygląda, rozmawia z dyrektorami akademii, z trenerami. Oczywiście też odbywają się szkolenia wewnętrzne dedykowane dla akademii partnerskich. Nasi partnerzy do nas przyjeżdżają, my jesteśmy otwarci i chętni, żeby przyjeżdżać też do naszych partnerów, z nimi rozmawiać. To jest troszeczkę też projekt teraz w tym momencie w budowie, bo tak jak powiedziałem, ta liczba akademii partnerskich, ona jest dosyć skromna, bo w Białymstoku ona wynosi w tym momencie 4 akademie partnerskie. Mamy też kilka akademii partnerskich dookoła, natomiast my musimy troszeczkę ten projekt odświeżyć. Czy zanim ja dojdę do tych chłopaków, to są też takie fajne rzeczy, o których wydaje mi się tutaj warto powiedzieć. W zeszłym sezonie na poziomie ekstraklasy w sumie 16 zawodników pochodzących z akademii funkcjonowało, nie tylko w Jagiellonii, ale też w innych klubach, więc to też jest bardzo fajne i warte podkreślenia. W sumie oni zagrali 10 473 minuty w rozgrywkach ekstraklasy, 173 mecze, zdobyli 12 bramek, więc w całym sezonie 2021-2022 kilku tych zawodników na poziomie ekstraklasy pochodzących z Akademii Jagiellonii funkcjonowało. Stricte w naszym zespole zawodnicy Akademii rozegrali 20,5% wszystkich możliwych minut, które zostały rozegrane w zeszłym sezonie. Więc to też jest całkiem fajna liczba, gdy spojrzymy przez ten pryzmat, bo niewiele klubów na świecie może się tym pochwalić. Oczywiście są kluby takie jak Ajax, jak Athletic Bilbao, czy inne wielkie, wspaniałe ośrodki, które rzeczywiście mają jeszcze większy ten procent rozegranych minut przez wychowanków. Natomiast w naszych polskich realiach na tu i teraz mogę powiedzieć, że w zeszłym sezonie osiągnęliśmy ten procent 20,5 wszystkich rozegranych minut, więc procent to jest całkiem fajna liczba, która nie do końca nas zadowala. Chcemy iść do góry, natomiast na tym etapie jesteśmy z tego w jakiś tam sposób usatysfakcjonowani. Między innymi punkty zdobył, między innymi te minuty zdobywali ci zawodnicy, o których tutaj wspomniałeś, czyli Miłosz Matysik, czy też Kuba Lewicki teraz, który gra regularnie i wszedł w tym sezonie bardzo fajnie na poziom ekstraklasy i z tego jesteśmy oczywiście bardzo zadowoleni. To są naprawdę wyróżniający się chłopcy. Cieszy mnie to, że oni też są z roczników takich po kolei, czyli mamy 2004 rocznik, mamy 2005.
Za chwilę w kolejności już tutaj czekają, że tak powiem, w blokach startowych chłopcy z 2006 rocznika, na których czas niebawem przyjdzie. I wydaje mi się, że to wszystko idzie w fajnym kierunku. Zarówno Miłosz, jak i Kuba to są bardzo perspektywiczni zawodnicy powoływani do kadry narodowych, młodzieżowych. Kuba, świetna lewa noga, bardzo, bardzo charakterystyczny zawodnik. Szybko został wprowadzony na poziom ekstraklasy, zaadaptował się. Przede wszystkim bardzo poukładanym, dobrym mentalnie zawodnik, który wie, co chce, czego od siebie oczekuje i idzie w tym kierunku naprawdę odpowiednim, oby tylko zdrowie dopisało. Jestem przekonany, że wszystko będzie tak, jak należy. Co do Miłosza, to samo, to jest świetny zawodnik, świetny chłopak, bardzo duże umiejętności techniczne, co je zresztą pokazywało kilkukrotnie na boiskach ekstraklasy. Świetne rozumienie gry. Niestety miał tam kilka kontuzji, które go wyhamowały pod tym względem, że miałby już na pewno zdecydowanie więcej minut niż w tej chwili ma na boiskach ekstraklasy. Natomiast uważam, że przyszłość przy polskiej piłki może też tutaj od nich troszeczkę zależeć, bo to są naprawdę bardzo utalentowani chłopcy. Kuba przede wszystkim moim zdaniem bardzo mobilny, technika, tak jak mówisz, bo potrafi dograć idealną piłkę w punkt za linię obrońców jako lewy obrońca. Trochę mi on przypomina Zinchenkę z takim oczywiście odpowiednim wyważeniem proporcji. Natomiast Miłosz Matysik moim zdaniem nie tylko stoper, ale śmiało mógłby być też próbowany jako szóstka, bo ma takie umiejętności techniczne i rozumienie gry, jak mówisz, że to mogłoby rozwinąć go. Czy pamiętajmy, że też w wielu innych klubach, w wielu innych ośrodkach w Polsce też są fajni zawodnicy, którzy funkcjonują naprawdę na tych pozycjach i też robią naprawdę kapitalną robotę, więc tutaj wydaje mi się, że konkurencja będzie zacięta między tymi chłopakami, więc na pewno nie można tutaj powiedzieć, że to są chłopcy, którzy bezwzględnie do tej pierwszej reprezentacji trafią i będą stanowili o sile. Natomiast wydaje mi się, że jeśli będą szli w tym kierunku, tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli będzie to wszystko odpowiednio przeprowadzone, jeśli zdrowie im pozwoli, to wydaje mi się, że to są chłopcy, którzy rzeczywiście mogą tutaj tej pierwszej reprezentacji wejść i naprawdę funkcjonować w bardzo ciekawy sposób. Tak, no mówimy o perspektywie kilku lat, natomiast nikt chyba nie spodziewał się, że Paulo Souza tak odważnie postawi na Kasta Kozłowskiego, więc tacy młodzi zawodnicy wydaje mi się, że też powinni być przygotowani do tego, że najbardziej nieoczekiwana szansa może przyjść w takim momencie, którego się nie spodziewają. No dokładnie tak. Wydaje mi się, że patrząc przez pryzmat tego, jak my ich prowadzimy, a naprawdę staramy się tutaj wysokiej jakości standardy pracy tutaj wdrożyć i nie tylko na boisku, ale i poza boiskiem dbamy o tych chłopaków, więc wydaje mi się, że jeśli oni tylko dostaną tą szansę, to po prostu będą przygotowani. Miałeś z nimi więcej do czynienia. My, okej, możemy gdzieś znaleźć jakieś urywki ich meczów, mniejsze lub większe. Natomiast jak ty widzisz ich przyszłość? Bo wyjazd w tak młodym wieku to jest duża szansa, ale też duże wyzwanie. Oczywiście, no jeśli chodzi tutaj o Janka Fabryskiego, to przede wszystkim to jest bardzo duży talent. Będąc właśnie w Monako, rozmawiałem też między innymi z osobami z Ajaxu Amsterdam, gdzie powiedzieli, że to jest bardzo, bardzo wyróżniający się zawodnik. Jeśli on był bardzo wyróżniającym się zawodnikiem u nas w kraju i jest bardzo wyróżniającym się zawodnikiem w jednej z najlepszych akademii na świecie, to coś chyba o tym znaczy. Świetna lewa noga, dynamiczny, zwinny, to jest naprawdę to, czego się u zawodników szuka, super mental, skupiony na pracy, cieszący się przede wszystkim z gry w piłkę, to jest bardzo istotne, bo musimy pamiętać, że to jest bardzo, bardzo ważny element. Niestety wielu zawodników na pewnym etapie podchodzi do tego jako do obowiązku, co jest przykre. Natomiast on tutaj patrzy przez pryzmat tego, że wychodzi na trening i się cieszy tym, tak? To jest bardzo fajne i super. Ja lubię patrzeć na zawodników, którzy bez względu na kategorię wiekową, bez względu czy grają w meczu ligowym, czy też grają na podwórku, oni się samo z tego cieszą i to jego charakteryzuje. Jeśli chodzi o Mateusza Kowalskiego, no to wysoki, silny, fajny zawodnik, przy tych swoich naprawdę wysokich i dobrych warunkach fizycznych, dobrze operujący piłką, co też jest niezwykle istotne, dobrze przygotowany technicznie, też potwierdza, że jest dobrym graczem w Parmie, tak, do której został wytransferowany.
Co prawda na chwilę obecną dopiero gra, na razie gra tylko i wyłącznie w rozgrywkach młodzieżowych, ale w dwóch meczach zdobył już trzy bramki, więc to też jest dowód tego, że to chłopak potrafi po prostu dobrze grać w piłkę i odnajduje się w wymagającym środowisku. U nas zresztą w Ekstraklasie kilkukrotnie też wszedł na boisko, zdobył dwie bramki, więc dużo jeszcze oczywiście przed nim, natomiast to też jest duży talent. Bardzo sprytny gol w Ekstraklasie przeciwko Tobiaszowi. To pokazuje niezwykłą Tak, inteligencję, taką snajperską, nie? Bo taka ciekawostka zawsze napastnikom o tym mówię, żeby jak mają rzeczywiście taki kąt i już ciężko, to szukać między nogami. Naprawdę to ja też za każdym razem chłopakom mówię, więc też jak patrzę przez pryzmat wykończenia akcji z tej strefy pola karnego, no to tylko tam jest miejsce, więc trzeba tam tego szukać. tak, to Fajnie, też fajny że trik, bo Mateuszowi się to udało. ja na przykład uważam, że w ćwiczeniach strzeleckich najważniejsze jest ćwiczenie samych też technik wykończenia, żeby w treningu przygotowywać się do tych niespodziewanych sytuacji, które mogą się wydarzyć w meczu. I oprócz założenia siatki bramkarzowi, też ja na przykład w swojej pracy zwracam uwagę na strzały z czuba, bo to są takie uderzenia, które są bardzo nieoczekiwane, nie ma zamachu. I moc jest jego potężna. I rozmawiałem z wieloma bramkarzami, którzy mówią, że wszystkie te strzały takie konwencjonalne, proste podbicie, pasówka i tak dalej, to mają czas, żeby się do tego przygotować. Natomiast strzał z czuba to jest absolutne zaskoczenie. I fajnie, że takich rzeczy też uczycie chłopaków, bo to im się przydaje potem, tak jak mówisz, w tej piłce większej. A ja na przykład śledzę. Zerkam na Primaverę i poziom jest nieporównywalnie większy od naszej celiotki. Powiem szczerze, nie śledzę Primavery, ciężko mi się odnieść, mogę powiedzieć, jak wygląda tutaj nasza celiotka. Powiem tak, na pewno na przestrzeni ostatnich lat bardzo dużo jakości taktycznej zostało wprowadzone na poziom centralnej Ligi Juniorów. To jest z jednej strony fajne, natomiast z drugiej strony przepadają wyraziste postacie. Niestety nie ma zawodników, którzy są w stanie wziąć tę piłkę na siebie, którzy są w stanie zrobić coś niekonwencjonalnego. I mówiąc szczerze, no, mi to trochę przeszkadza. Mówię całkowicie otwarcie. Nie podoba mi się to, jak wygląda nasza polska piłka młodzieżowa, gdyż trenerzy coraz bardziej skupiają się na zespole, na tym, żeby funkcjonowało to wszystko dobrze. Natomiast ja nie znam klubu, nawet najlepsza akademia nigdy nie wprowadziła całego zespołu później do młodzieżowego do piłki seniorskiej, więc w moim odczuciu powinniśmy się skupiać bardziej na tych indywidualnościach, na tym budowaniu tutaj tych zawodników. Oczywiście, żeby zawodnik mógł odpowiednio funkcjonować, on musi funkcjonować w pewnym zespole, w pewnej strukturze i funkcjonować w większym jakimś tam ujęciu zespołowym. Natomiast wydaje mi się, że proporcje w piłce młodzieżowej w polskim wydaniu są zachwiane, za dużo jest działań zespołowych, za mało rozwijamy tutaj tych indywidualności. No i niestety to widać później po piłce młodzieżowej. Jest dużo przesuwania się często, pewnych z góry narzuconych rozwiązań, co jest bardzo przykre, bo nie pozostawiamy pewnej przestrzeni na indywidualną ekspresję zawodników. Oczywiście fajnie, że ci chłopcy zdobywają tutaj ten aspekt taktyczny, natomiast musimy pamiętać, że każde podjęcie decyzji na boisku ma wymiar taktyczny. To nie jest tak, że zawodnik gra 2 na 1 i to nie jest taktyka. Gra 2 na 1 jest również aspektem taktycznym. Coś jest celem, coś się realizujemy i tak dalej. Więc wydaje mi się, że bardziej powinniśmy się skoncentrować tutaj na zawodnikach w tej piłce młodzieżowej, mniej na zespołach. Patrząc przez pryzmat celiotki, niestety mam wrażenie, że proporcja jest zachowiana w drugą stronę. Oczywiście są pewne kluby, pewne drużyny, które funkcjonują inaczej, natomiast generalnie jest tak jak mówię. I założenie siatki bramkarzowi też jest celem taktycznym, bo celem gry w piłkę nożną jest zdobywanie bramek i życzymy jak najwięcej bramek wychowanków, jak najwięcej dobrej pracy na przyszłość i reprezentantów, bo to zawsze najlepsza wizytówka szkolenia w danym klubie, o czym może wskazywać na przykład praca Lecha Poznań, jak to procentuje potem w wymiarze globalnym. Dokładnie tak, dzięki wielkie. No to będziemy się starali. Dziękujemy. Naszym gościem był dyrektor Akademii Jagiellonii Białystok Rafał Matusiak, a my zapraszamy do odsłuchu naszych kolejnych rozmów.